Gościem dzisiejszego odcinka jest Georg Friedrich Händel. Chociaż obecnie to Johann Sebastian Bach jest lepiej kojarzony, jednak to właśnie Georg Friedrich Händel za życia odniósł większy sukces, zdobył więcej pieniędzy i był bardziej popularny. Urodził się w tym samym roku co Bach. Obaj tworzyli w epoce baroku. Istnieje kilka poprawnych wersji zapisu jego nazwiska. Pochodził z Niemiec, ale w wieku 26 lat wyjechał do Anglii i tam zyskał sławę. Miał dwa obywatelstwa, niemieckie i angielskie. Oba kraje uznają go za swojego kompozytora narodowego. Jako dziecko Georg wymykał się na strych, żeby grać na klawesynie. Jego ojciec nie chciał się zgodzić na muzyczną edukację syna. W końcu ustąpił, ale pod jednym warunkiem. Ten miał podjąć studia prawnicze. Tak też się stało. W wieku 17 lat podjął je i zaraz potem rzucił. Zamiast studiować prawo, grał jako organista w kościele w Halle. Sławę przyniosły mu opery i oratoria, czyli dzieła wokalno-instrumentalne, które zachwycają do dziś. Pierwszą jego operą była Admira, napisana dla opery na Gęsim Targu, czyli Oper am Gänsemarkt. Pracując w operze w Hamburgu, niemal stracił życie. Podczas wystawiania jednej z oper kolegi po fachu, Johannesa Mattesona, obaj muzycy pokłócili się o to, który z nich ma wykonywać partię basso continuo. Skoczyli sobie do gardeł, a Matteson natarł na Händla z wyciągniętą szpadą. Muzyka uratował ponoć guzik jego surduta. Po tym incydencie obaj pogodzili się i żyli w przyjaźni do końca życia. W wieku 21 lat pojechał do Włoch, żeby nauczyć się pisać włoską operę. Podczas 4-letniego pobytu tam tworzył opery, oratoria i kantaty. Poznał również wielu muzyków, z których dwa nazwiska powinniśmy zapamiętać. Arcangelo Corellego oraz Domenico Scarlattiego, który był jego rówieśnikiem, a także rówieśnikiem Bacha. Trzech monarchów brytyjskich poznało Händla. Pierwszym z nich była królowa Anna Stuart, która za napisanie Tedeum Utrechckiego przyznała Händlowi dożywotnią pensję w wysokości 200 funtów. Była to zawrotna suma. Dla porównania przeciętna pensja robotnicza wynosiła 10 razy mniej. Dwaj kolejni monarchowie pochodzili z dynastii hanowerskiej. Pierwszy z nich, Jerzy I Hanowerski, zatrudnił Händla jeszcze na swoim dworze w Niemczech. Dał mu możliwość brania urlopu na żądanie, a następnie wyjechał za Händlem do Anglii i tam został królem. Dla niego Händel napisał muzykę na wodzie, która miała uprzyjemnić królowi rejs po Tamizie. Drugi Hanowerczyk to Jerzy II Hanowerski. Na jego koronację Händel napisał hymn UEFA. No dobrze, tak naprawdę były to hymny koronacyjne, z których jeden z nich, Zadok the Priest, jest od tamtego czasu śpiewany na koronacji brytyjskich monarchów. I w sumie nie tylko na koronacji, bo czy to nie brzmi znajomo? Najlepszej dzielnicy Londynu, Mayfair, i był właścicielem niemałej fortuny, którą zarobił między innymi na akcjach kompanii mórz południowych. Kupił te akcje, a potem je sprzedał z zyskiem tuż przed gigantycznym krachem na giełdzie. Pieniądze przydały mu się, kiedy splajtowała Królewska Akademia Muzyki, w której był zatrudniony. Nie była to szkoła muzyczna, a spółka założona przez arystokrację, mająca na celu finansowanie oper znanych kompozytorów. Händel nie przejął się upadkiem spółki, ale zaraz założył własną.
Alleluja pochodzi z oratorium Mesjasz Händla. Legenda głosi, że obecny w czasie premiery król Jerzy II, ten od hymnu UEFA, powstał słysząc pierwsze takty Alleluja, a wraz z nim cała publiczność. Stąd obecna po dziś dzień na koncertach tradycja wysłuchiwania Alleluja na stojąco, w geście uznania dla kompozytora. Wykończył go, podobnie jak Bacha, niesławny pseudochirurg John Taylor. Po udarze, który przeżył, Händel zaczął tracić wzrok, co uniemożliwiło mu komponowanie. Poddał się operacji, która nie polepszyła stanu jego wzroku. Umarł 8 lat później, otoczony wielką sławą i uznaniem. Na jego pogrzeb przyszło około 3000 ludzi. Bach powiedział o Händlu: to jedyny człowiek, którego chciałbym zobaczyć, nim umrę, i jedyny, którym chciałbym być, gdybym nie był Bachem. Händel nigdy się nie ożenił i nie zostawił potomstwa. Istnieje wiele teorii próbujących tłumaczyć ten fakt, jednakże nie wiemy nic pewnego. Pozostało wiele zapisków i listów kompozytora, jednakże o jego życiu prywatnym milczą one jak grób.